Witam serdecznie z tej strony Cyber. Dzisiaj porozmawiamy sobie o bardzo przyjemnym buildzie, jeżeli chodzi o expienie do 60 levelu spirytystą. Właśnie tak. No dobrze, żeby to szybko minęło. Jeżeli chodzi o komnata duchów, główny duch orzeł. Jeżeli chodzi o pomocniczy, to będzie jaguar. Co do samych skilli. Czyli tak, zaczynamy od góry. Łomot. Od łomotu wzmocniony oraz przyspieszony. Przechodzimy niżej. Max dajemy w kanonadę piór. Wzmocniona oraz przeważająca. Tutaj 3 punkty, tu 3 na dole, prędkość tylko 2. Przechodzimy niżej. Jeden punkcik miraż. 3 punkty nieograniczona. No i tutaj lecimy już w dół. Pustoszyciel wzmocniony oraz wymierzony. Jeden punkcik. Później u góry po 3, czyli drapieżca oraz zmniejszenie. Przechodzimy niżej. Jeden punkcik wytrzymałość. 3 punkty wytrwałość. 3 punkty. Ciernisty pancerz, oczywiście ulepszony i wzmocniony. Tutaj wspomniałem, cierpliwy strażnik, jeden punkt. Plaga, jeden punkt. Wzmocniona oraz ulepszona. Przechodzimy niżej. Jeden punkcik odporność, 3 punkty dominacja, 3 punkty błyskotliwość, 3 punkty przyspieszenie. Na dole dajemy 3 punkty w krzepkość. Przechodzimy niżej. Oczywiście wybieramy łowcę, harmonijny oraz niezrównany. I 3 punkty. Postanowienie, duchowe dostrojenie oraz zwierzchnictwo. Ostatni punkcik. Postawy adaptacyjne. Dobrze. To by było na tyle, jeżeli chodzi o umiejętności. Co do samego towarzysza, no to tutaj subo zwerbowane, mniej więcej tak ustawione, czyli w lewo, pułapka z linką, zwarci gotowi, od tego ogień zaporowy i od ognia zaporowego otwarcie ognia. Rahir jest bardzo dobry na posiłki. W tym przypadku mam tylko niestety jedną umiejętność odblokowaną, która nie jest teoretycznie tą, którą chciałem, ale już mniejsza z tym, mam tylko tą, no to będę z niej korzystał. Szarża tarczownika i podczepiona ona oczywiście pod łowcę. No dobra, no ale oczywiście ważniejsze rzeczy są, czyli przejdziemy za chwilę do słów runicznych, przejdziemy do kamyków, ale zacznijmy od aspektów. Jeżeli chodzi o prefiksy wrzucone, afiksy wrzucone w broń, nie ma to kompletnie znaczenia, bo tak naprawdę do 60 levelu i tak co chwilę gier będziemy zmieniali. Bardziej są ważniejsze typowe afiksy, więc no zobaczymy co tu jest. Dobra, jeżeli chodzi o hełm. Na znaczenie, umiejętność podstawowa zapewnia 20% redukcji obrażeń na x sekund. Jeżeli chodzi o hełm, to wbijemy tutaj runy CEM oraz QE. Niestety nie udało mi się wbić kłę, no ale takie życie. Armor. Naznaczenie. Zyskujesz X punktów pancerza, ale twój odskok ma czas odnowienia wydłużony o 100%. No i tutaj łączymy runy ZAN oraz GAR. Rękawice. Pióra kanonady. Piór wybuchają w najdalszym punkcie i wracają w miejsce, którego zostało wystrzelone, za każdym razem zadając X standardowych obrażeń. Spodnie. Gdy zadajesz jakiekolwiek obrażenia, zyskujesz X% premii do pancerza na 4 sekundy. Efekt kumuluje się maksymalnie do X%. Tutaj oczywiście dwa zielone kamyki wbijamy. Buty. Maksymalny poziom zajadłości zwiększony o X%. Broń. Tutaj raczej bym proponował legendarną broń drzewcową. A wbijamy naznaczenie. Po zaatakowaniu wrogów umiejętnością podstawową obrażenie od następnych
następnego użycia twojej umiejętności głównej, użytej w ciągu 5 sekund, zwiększa się o x procent maksymalnie do 30%. I tutaj oczywiście dwa zielone kamyki wbijamy. Jeżeli chodzi o amulet, użycie umiejętności goryla zwiększa obrażenie od broni o x% posiadanej wartości pancerza na 3 sekundy. Maksymalna premia do obrażeń od broni 1500 punktów. I tutaj oczywiście czaszka. Pierścień. Naznaczenie. Odzyskujesz x punktów podstawowego zasobu, gdy ograniczasz kontrolę wroga. I tu oczywiście czaszka. Drugi pierścień. Umiejętność zadanego obrażenia zwiększona maksymalnie o x% w zależności od dostępnej wartości podstawowego zasobu podczas jego użycia. Pełna wartość podstawowego zasobu przekłada się na maksymalną premię. I oczywiście co? Mamy tutaj kolejną czaszkę. Ze względu, że to jest ekspienie do 60 levela, więc summa summarum nie będziemy potrzebowali wszystkich aspektów itp. To jest ogólnie taki wyjściowy punkt, który spokojnie wystarczy nam, żeby robić cały content. Jeżeli chodzi o poziomy trudności, no to ja bym proponował drugą rangę, a mniej więcej około 50 poziomu, tak nawet trochę po 50, spokojnie na eksperta, czyli na trzecią rangę można świata wskoczyć sobie. Nie będzie tutaj większego problemu, jeżeli chodzi o granie. Dobra, to by było na tyle. Ja oczywiście pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, yo!